Rady Polonia FM. Witam, gratuluję zwycięstwa przede wszystkim. Dziękuję. Widać było, że przeciwnik nie był zbyt wymagający. No nie, był po prostu młody. Tak samo jak ja, nie doświadczony, no ale wygrała tak naprawdę siła. No zestawienie niestety nie było. No tak, ale jemu wypadł zawodnik, mi wypadł zawodnik, szukali mi następnego zawodnika, nie przyjął walki. On przyjął walkę, wielki szacunek dla niego, że przyjął tą walkę. Wyszło jak wyszło, no siła jest wyższa, no ale tak jak mówię, nie ma się co tutaj podniecać. Jest do zrobienia jeszcze prawdopodobnie jakaś robota, ale w tym się muszę zastanowić, czy w ogóle chcę to chodzić, bo tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo mnie to sił, jakby to powiedzieć, wiele sił kosztuje. Kosztuje tych treningów, tego samego, że naprawdę jest ogień. Dobrze, czy mógłbyś powiedzieć słuchaczom o Radio Polonia FM, jaki jest twój rekord, jak długo walczysz? Walczę około 2 lat, K1, ćwiczę Fight Ministry w Hull. Jest to pierwsza moja walka, 1-0. Czyli zaczynamy dobrze, swój rekord. Aczkolwiek, no wiadomo, każdy widział tą walkę i można chyba nie powiedzieć, że ona była skóryzna, to nawet twoje zwycięstwo. Nie byłem tak pewny siebie, tylko po pierwszym kopnięciu już czułem, że po prostu nie ma siły. No, lubię przyjmować ciosy, dlatego lubię przyjąć ciosy, więc jak już poczuję, że jest coś mocnego, to po prostu zaczynam próbować. Na pewno będzie nagroda za walkę wieczoru i nokaut wieczoru. To była w sumie jedna z krótszych walk i najbardziej efektowny nokaut. No pewnie. Może i tak, ale tak jak mówię, podkreślam jeszcze raz. Jest młody zawodnik, młody chłopak, oddaję mu hołd, tak jak to powinno być. Kogo obstawiasz w walce wieczoru? Krzysiek jest z miasta, wiadomo. Także życzę powodzenia w kolejnych walkach. Powodzenia, trzymaj się jeszcze raz, gratulacje. Dzięki.